Słuchaj, a foreksowego takiej pozycji możesz mieć kilka, niestety Binance. Czyli zajmujesz się tradingiem full time, z tego się utrzymujesz. Tak jest. Połowa YouTube'a to impulsik nagrywania. Kurwa, i to mnie tak boli, ci powiem, że... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rafał Sułowski, kryptobloger. W dzisiejszym odcinku Bitcoin, co dalej? Spojrzymy sobie na wykresy gościnnie. Przemysław Kozik Koziarski z Miasta Traderów, profesjonalny trader. Witam cię Kozik. Cześć. Na kanale. Cześć wszystkim. Dobrze, to może przejdziemy sobie zaraz do analizy Bitcoina, do analizy wykresu, co nam wykres mówi, aczkolwiek może powiedziałbyś o sobie kilka słów na początek. Cześć, jestem Kozik, tak jak już Rafał przedstawił, zajmuję się inwestowaniem oraz tradowaniem na co dzień w rynki, przede wszystkim Forex, akcje oraz kryptowaluty. Robię to aktywnie od 3 lat. No, myślę, że tyle na początek chyba wystarczy. Tak, czyli zajmujesz się tradingiem full time, z tego się utrzymujesz. Tak jest, to jest mój główny zarobek już dzisiaj po kilku latach tracenia, najpierw tracenia, potem nie tracenia, no a teraz już regularnego zarabiania. To jest główne pytanie, które powinno być zadane osobie, która mówi, że jest traderem. Stary, czy ty się z tego utrzymujesz? Tak, to mi pozwala mi już żyć głównie z tego. Dodatkowo też pracuję, tak jak rozmawialiśmy, głównie w weekendy wykonuję kontrakty dla pewnej firmy. Prowadzę swoją również firmę, także już staram się, że tak powiem, dywersyfikuje się, o tak możemy powiedzieć. Mhm. Dobra, lecimy z tematem. Jest zajebiście, ekstra klasa. Jest ekstra klasa. Jak ci się podobają kolorki, czy ci się nie podobają? Kolorki, spoko. Bo jeżeli chodzi o te setupy, to lubię co jakiś czas zmieniać. To jest kwestia tego profesjonalizmu, że zawsze zmieniam kolorki. Spoko. Jak dla mnie jest gitara. No dobra, to co? Lecimy z analizą? Tak jest. Tak jest, proszę pana, tak jest, byczku. Dobra, byczku, słuchaj, najważniejsze, jeżeli chodzi o Bitcoina, to zrozumieć to, w ogóle, żeby zrozumieć jakikolwiek wykres, to jest to, że wykres w jednym momencie, w jednym czasie znajduje się w kilkunastu interwałach czasowych, tak? I co to oznacza? To oznacza, że jeżeli, taka szybka podstawa wrzucę, to oznacza, że jeżeli patrzymy na wykres na H1 i widzimy coś takiego i od na przykład kilku dni, tak, bo to są, to świeczki się wewnątrz tego rysują i od kilku dni widzimy coś takiego i cały Twitter nagle zaczyna trąbić o tym, że Bitcoin rośnie, będziemy mieli nowe ATH i już lecimy po SUF i tak dalej. Co to znaczy, że Bitcoin rośnie? Pierwsze pytanie jest, w jakim interwale, tak? Jeżeli obserwujemy coś takiego na H1, co możemy zobaczyć w tym momencie na Bitcoinie, tak? Co prawda na H1 to widać bardzo ładnie, H4 również. H1 tutaj masz na myśli wykres interwału jednogodzinny, H4 interwał 4-godzinny. Dokładnie tak. Czyli jeżeli widzimy coś takiego na H1 i wszyscy już cały Twitter żyje tym, że Bitcoin leci po swojej ATH, to wcale to nie znaczy, tak? Bycie w kilku interwałach czasowych oznacza nam, mówi nam o tym, że to, co tutaj się buduje, to może być nic innego jak korekta do interwału czasowego D1, tak? Ponieważ ruch ten, który widzimy tutaj, wygląda w taki sposób, tak? Tak. I teraz z tego miejsca jak najbardziej, znaczy to z tego miejsca, czy troszeczkę wyżej, jak najbardziej możemy mieć spadek dalej w dół, tak? Ponieważ to może być nic innego jak korekta, ponieważ trend składa się z impulsów i korekt, tak? I to trzeba mieć, to trzeba brać pod uwagę. Dopóki wykres daje nam możliwość handlowania z tym, co się dzieje tutaj, czyli dostajemy wyższe szczyty, wyższe dołki, wyższe szczyty, wyższe dołki, to po prostu podążamy z tym. Aczkolwiek, ponieważ stare i naprawdę świetne stwierdzenie, trend is your friend.
który zależy od interwału, tak? Dopóki nas nie wybija z naszych bezpiecznych stop lossów, o których też pewnie powiem, sprzedam pewną fajną informację, jak zabezpieczać te pozycje i tak dalej, jak podnieść bezpieczeństwo i na pewno zmniejszyć częstotliwość bycia wybijanym z pozycji, ponieważ bardzo często pewnie wam się zdarza sytuacja taka, że tutaj chcecie grać w longa, aczkolwiek w pewnym cena najpierw zakładacie pozycję, cena najpierw wybija waszego stop lossa, następnie podąża w kierunku, który początkowo zakładaliście. Także to też jest, też podam, właśnie dam wam fajną ciekawostkę na ten temat. Dlatego, dobra, wracałem, bo już się rozgadałem. Mhm. Dobrze, teoria potrzebna jest, spoko. Teoria jest potrzebna. Wracając do Bitcoina, mamy wzrosty. Na wzrosty gramy do momentu, kiedy ten Bitcoin nie zaczyna nam wybijać naszych longów, a w tym momencie najłatwiej jest po prostu nie łapać żadnych shortów, tylko grać po prostu z tym trendem, który od kilku tygodni się tutaj buduje. Aczkolwiek taką prawdziwą hossę dostaniemy w momencie, kiedy przebijemy 33 tysiące na Bitcoinie, ponieważ ta korekta była ostatnią korektą w tym trendzie spadkowym, tak? Ponieważ tutaj się dopiero buduje. Jeżeli przebijemy to, tak, to droga jest otwarta, że tak powiem, po dalsze zakupy. Oczywiście też po korekcie, bo nie robimy zakupów na impulsach, tak? Tylko czekamy fajnie na korektę. I z tego miejsca, jeżeli to zostało rozjechane, to w tym miejscu tak naprawdę następny przystanek to będą okolice 50 tysięcy, czyli w tym miejscu, tak? Mhm. Okej, rozumiem. A jak sobie to obliczyłeś, że musimy przebić ten poziom 32 tysiące? Czy to jest poziom największej płynności? Wiesz co, to nie jest największa płynność. To jest tak naprawdę płynność wewnątrz tego impulsu, tak? To jest płynność i korekta wewnątrz tego impulsu, jaki tutaj powstał w tym miejscu. I to jest jak najbardziej miejsce do ponawiania shortów, jeżeli dostaniemy sygnał, ponieważ z tego miejsca, tak jak mówiłem na początku, możemy dostać dalej dalsze spadki. Jak obliczyłem? Nie obliczyłem, ponieważ ja nie korzystam. To jest mój wykres. Tak wygląda. Ja tak pracuję i z obserwacji po prostu wykresu czystego, bez żadnego wolumenu, bez żadnego RSI, fali Eliota i nic takiego, stwierdzam i ja decyduję o tym, w którym miejscu na wykresie chciałbym się dołączyć, w longi lub shorty, zawsze podążając z trendem, tak? Aczkolwiek łapię strukturę, staram się spojrzeć swoim okiem i zrozumieć strukturę geometryczną tego rynku, w jakim sposób on się poruszał, a wewnątrz takich rzeczy jak większych korekt lub mniejszych korekt szukam miejsc, które nie były jeszcze testowane, ponieważ rynek dąży do tego, żeby wypełnić się wzajemnie. Longi wypełniają shorty, shorty wypełniają longi, tak? Świece nawzajem się pokrywają i to dążenie do rynku, do takiego equilibrium, yin-yang, jest przewagą, którą ja staram się wykorzystać, tak? Znajduję sobie miejsce, które nie było testowane, miejsce, które widzę, że leży sporo kasy w danym miejscu, która jest po prostu, że tak powiem, do zebrania, czyli stop lossy ulicy przede wszystkim, stop lossy ulicy, jakieś luki, czyli świeczki impulsowe, czyli na przykład to, kozik kliknął, czyli na przykład to, tutaj jest jeden czysty impuls. Ten impuls musi zostać przetestowany, jeżeli mamy dalej podążać z trendem z W1, z trendem spadkowym, tak? Czyli prawdopodobnie to najpierw wypełnimy, wrócimy do jakiegoś miejsca ciekawego na wykresie, prawdopodobnie okolic 30 tysięcy, ponieważ ceny psychologiczne również świetnie działają. Są to ceny, można powiedzieć z grubsza, że są to okrągłe ceny, no to nie do końca jest prawda, aczkolwiek ceny psychologiczne
które wpływają na emocje ludzi, również mają spore znaczenie, nie? Dobra, rozumiem, czyli short term jesteś bullish, czyli myślisz, że tutaj będzie ten ride do poziomu około 30 tysięcy dolarów, tak? Tak, ja w tym momencie moje pozycje są pozycjami długimi, tak? Czyli siedzę w longach już tak naprawdę od w tym momencie już po dokładaniu to jest około 22 tysięcy, 22, okolice 22 tysięcy bym musiał sprawdzić dokładnie. I cisnę to, ponieważ nie widzę tutaj żadnego zatrzymania. Cały czas, kiedy tylko jest okazja, dokładam sobie do tych pozycji i czekam po prostu, aż cena sobie wróci spokojnie w te okolice, weźmy tak na ten przykład, w te okolice 30 tysięcy. Tak? Rozumiem. Albo nawet ładniej, żeby nie robić syfu, albo nawet ładniej, żeby nie robić jakiegoś bałaganu na wykresie. To jest cena psychologiczna w okolicy której ja celuję ze swoimi longami. Dobra, bo to jest odcinek, gdzie próbujemy przewidzieć dalszy ruch cenowy Bitcoina, jak to się będzie wszystko rozwijało. Będzie też odcinek, w którym Kozik wytłumaczy dokładnie, jaka jest filozofia jego tradingu, w jaki sposób on traduje. Czyli mówisz, że do tego poziomu 30 tysięcy dolarów. Wtedy wychodzisz z pozycji, tak? I tak. Czekasz, co będzie dalej. Znaczy nie wychodzę z pozycji. To jest dopiero miejsce, w którym ja zaczynam bliżej obserwować tego Bitcoina, można powiedzieć. Ponieważ z tego miejsca będę... Jeżeli dostanę przesłanki do tego, że, czyli sygnał do tego, że Bitcoin leci ze swoim trendem długoterminowym, czyli od 2021 roku, czyli chcę podążać dalej w dół, no to w tym miejscu będę kaszował swojego spota, w tym miejscu będę zamykał swoje longi i szukał pozycji short, by podążyć za tym trendem, za dalszymi spadkami, tak? Czyli zobacz, właśnie to jest kwestia, o której wspominałem, przeplatanie się wielu interwałów czasowych naraz. Tutaj day trading gram na D1, H4, tak? I H1 i tutaj rozgrywam swoje longi, tylko po to, by cena dotarła do miejsca, w którym ja chciałbym otworzyć swoje pozycje short, w którym ja będę szukał, aczkolwiek jeżeli tego sygnału nie dostanę, jeżeli to miejsce zostanie po prostu rozjechane, to przede wszystkim no, prawdopodobnie możemy dostać korektę do tego ruchu, ponieważ jeżeli wyglądałoby to tak, to na korekcie ja dalej będę szukał ponownego wejścia do swoich pozycji long po to, żeby cisnąć to w taki sposób już, nie? Także nie pozbawiam się zysku, nie zamykam tych pozycji. Ja sobie po drodze robiłem tak zwane parsiale, czyli ponieważ ja jestem bardzo dużym zwolennikiem piramidowania pozycji, czyli wchodzę bardzo ciasno, bardzo agresywnie, aczkolwiek wystarczy, że cena mi zrobi na przykład 1:1, to znaczy moja pozycja zrobi mi tak zwane 1:1, jeżeli chodzi o risk reward ratio, zamykam, czy tam 1:3, zamykam część pozycji, tak, 80% i trzymam 20% z danej pozycji po to, żeby ona sobie dalej zarabiała, tak, i takich pozycji może być kilka po drodze, nie, także mówię, już mam zapewniony zysk, a reszta tej pozycji sobie po prostu spokojnie rośnie. Na Forexie, grając przez brokera forexowego, takich pozycji możesz mieć kilka. Niestety Binance i Bybit, czy reszta jacyś brokerzy właśnie typowo kryptowalutowi nie pozwalają ci na zrobienie tego efektywnie, ponieważ uśredniają twoją pozycję, tak? I to już jest troszeczkę problem, jeżeli chodzi o piramidowanie. Aczkolwiek też da się to zrobić, no nie jest to aż tak efektywne. Czyli masz plan taki short term, a czy masz plan long term? Czy myślisz, czy jesteś w stanie oszacować, w jakim kierunku ten rynek będzie się rozwijał w nadchodzących miesiącach? Wiesz co, przede wszystkim ja nie jestem fanem, takiego, nie wiem, zgadywania. Tak? Bo to
jako trader muszę być elastyczny w stosunku do rynku. Ja rozgrywam to, co widzę, a nie to, co chciałbym widzieć. I to jest główna zasada, jeżeli chodzi o trading. Mam sentyment do Bitcoina, nie ukrywam, ponieważ od lat pozwala mi fajnie zarabiać, czy to inwestując, aczkolwiek no niestety emocji trzeba się pozbyć, jeżeli chodzi o ten trading krypto. No już samo, no i dobra, i teraz jeżeli chodzi o Bitcoina, to musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim, ten cały spadek to jest mega test dla całego świata kryptowalut. Wiesz doskonale, że założenia dla Bitcoina czy dla innych kryptowalut były takie, że będzie deinflacyjny, tak, że nie będzie w żaden sposób zależny od inflacji, że nie będzie żadnej kontroli, tak, że to ludzie będą, że to my będziemy, że tak powiem, panami tego swoich pieniędzy, aczkolwiek no, sytuacja jakaś, w jaki sposób świat zmierza, czyli regulacje różne i tak dalej, no pokazują, że to ten egzamin nie jest zdany, tak? Że mamy KYC, który wchodzi na każdej giełdzie, już nawet Binance, który do tej pory bardzo się przed tym przestrzegał, postanowił wprowadzić KYC. Już nawet czytałem jakiś czas temu informacje na temat tego, że MetaMask będzie wprowadzał KYC, tak? Co jest mega zaskoczeniem tak naprawdę. Także no jest to test, jest to niesamowity test dla Bitcoina, w ogóle dla świata kryptowalut, aczkolwiek no, sentyment ludzi jest ogromny, mój również, ale w żaden sposób nie podchodzę do tego tradingowo. Dlatego ja reaguję na to, co pokazuje mi wykres, reaguję na to, ponieważ reaguję na to, co pokazuje mi wykres, ponieważ my też traderzy mamy takie powiedzenie, że pokaż mi wykres, a przedstawię ci sytuację. Tak? W tym momencie sytuacja jest taka, że jesteśmy w trendzie spadkowym i dopóki Bitcoin nie pokaże siły, czyli nie zacznie rozjeżdżać kluczowych miejsc, czyli płynności, najpierw płynności zawartej w tym miejscu, ten trend spadkowy cały czas obowiązuje. Czyli rozumiem, że na tą chwilę nie jesteś w stanie powiedzieć, czy dołek Bitcoina już był za nami, czy dopiero jest przed nami? Jestem w stanie powiedzieć, że jeżeli z tego miejsca się odbijemy, tak, czyli nie pokonamy silnie, czyli żadna świeczka z wyższego interwału, chociażby na H4, nie pokona tej linii 32-400 tysięcy, czyli mocnego zamknięcia powyżej, a tylko wejdzie, tak, zostanie nam knot, możemy się spodziewać niższej ceny. Nie zdziwiłoby mnie nawet, tak jak mówię, nie lubię predykcji, ale nie zdziwiłoby mnie nawet, gdyby twoje 9 tysięcy z filmiku ostatniego stało się prawdą. Mhm. Wielu traderów mówi, że oni w ogóle nie analizują fundamentalnie to, co dzieje się obecnie na rynku, ponieważ wykres już im wszystko pokazuje. Czy ty patrzysz właśnie na sytuację globalną, czy to dla ciebie i dla wykresu nie ma znaczenia? Wiesz co, indeks dolara amerykańskiego jest fajny do analizowania i jesteś w stanie dużo wyciągnąć informacji odnośnie tego, w którą stronę będzie podążał Bitcoin w stosunku do dolara, tak? Ponieważ wiadomo, w stosunku do polskiego złotego to już mamy takie ATH niedawno, że przesada, aczkolwiek inne wykresy mi pomagają w tym. Jeżeli chodzi o fundamenty, takie informacje takie jak halving, czy nie wiem, jakaś adaptacja przez grube ryby, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że informacje na temat kupna czy sprzedaży Bitcoina przez Elon Muska, przez Tesla i tak dalej dociera do nas tygodnie, jak nie miesiące po faktycznym zakupie. Tak? Wieloryby czy market makerzy mają swoje kanały do tego, żeby robić zakupy małymi kwotami, tak? I nie wszystko jest do wyciągnięcia. Aczkolwiek ja też jestem zwolennikiem obserwacji wykresu.
ale mimo wszystko czytam, dowiaduję się, czy trafiają do mnie informacje, ponieważ kryptowaluty, no też zajmowanie się kryptowalutami jest zwyczajnie moim hobby, tak? Nie traktuję, nie handluję głównie Bitcoina, ponieważ głównie siedzę na rynku Forex oraz inwestuję w akcje, aczkolwiek rozgrywanie Bitcoina sprawia mi dużą frajdę, to muszę przyznać, nie? No i z racji tego, że jest to hobby, czyli właśnie wierzyłem, czy można powiedzieć, że wierzę w tą technologię, właśnie ciekawe, czy wierzę, czy wierzyłem w tą technologię, przez to trafiają do mnie informacje właśnie, czy jakieś newsy, czy jakieś ciekawe plotki z tego świata, które aczkolwiek one w żaden sposób nie przysłaniają mi tego, nie decydują o tym, w jaki sposób będę dzisiaj handlował Bitcoina, czy inne kryptowaluty. Dobrze, wspomniałeś o tym, że obserwujesz wykres dolara i tutaj dla osób, które oglądają, takie krótkie wyjaśnienie, no jest odwrotna korelacja pomiędzy ruchem Bitcoina w stosunku do dolara i jest to, można to bardzo prosto wyjaśnić, ponieważ kiedy ludzie wychodzą z rynków, które są obarczone pewnym ryzykiem, no to bunkrują się w dolarze, który jest takim safe haven w momencie kryzysu. Więc tak, i chyba dolar jest jest walutą, która pokazuje nie tylko odwrotność ruchu Bitcoina, ale innych aktywów również, co? Tak, to jest prawda, aczkolwiek może tak, indeks dolara nie radzi sobie jakoś świetnie, ponieważ w długim terminie też jest w trendzie spadkowym, aczkolwiek radzi sobie o wiele lepiej niż na przykład nasza rodzima polska złotówka i to niesamowicie lepiej i na pewno jest tym, jak mówisz, tym safe haven jest to na pewno lepsza opcja niż trzymania polskich złotówek w skarpecie czy na koncie, tak? Zdecydowanie. Byłby lepszy niż trzymanie złotówek w normalnych warunkach, ponieważ po prostu jest walutą silniejszą, która reprezentuje globalną gospodarkę, a w sytuacji obecnej, gdzie tutaj za granicą nam spadają bomby, to złotówka jeszcze bardziej traci, nie? Dokładnie. Inwestorzy uciekają z Polski. Dokładnie, ale no to też akurat na spadek wartości złotówki czynników jest sporo, między innymi głównym czynnikiem jest polityka naszego rządu, polityka rozdawnictwa, no, do tego wchodzą to ignorowanie tego, co się dzieje z naszą gospodarką przez lata, no to my teraz po prostu zbieramy żniwa, tak, tego, także no jest sporo czynników, ale no na pewno nie głównymi czynnikami nie jest to, o czym mówi czy to pan Wadeusz, czy Glapiński, tak, bo Glapa po prostu czasem sam nie wie, o czym mówi, nie? To jest, tak, to jest... nawet kurwa, do kabaretu. Tak, mógłby być. Tak, to jest naprawdę, jak oglądasz, to się zastanawiasz, czy to jest komedia. Tym bardziej działo, nie wiem, czy widziałeś ostatnie nagranie, to znaczy kilka tygodni temu było nagranie Glapiego na wakacjach razem z żoną. Nie widziałeś tego. No, to jest hit stary. To w starych Adidasach, jeansach i tak dalej. Koleś był na Molo Sopockim i podeszła do niego młoda bizneswoman. I zapytała się wprost, co z tą inflacją, jak żyć, panie Glapa? On powiedział, spokojnie, coś będzie tam rosło niedługo, może zaraz, no stress, no to jest, i to wyobraź sobie jego odpowiedź i sposób, w jaki się zachowywał, była komentowana na arenie międzynarodowej wręcz, że no to jest człowiek, który jest odpowiedzialny, tak, za nasze pieniądze i... Stary, tutaj powinien wjechać ten Hindus z TikToka. Number one bullshit guy. Tak. Dobra, spoko. Czy jest jeszcze coś odnośnie Bitcoina w nadchodzących miesiącach, o czym powinniśmy pamiętać?
Wiesz co, ja zdecydowanie mówię, ja jestem ostrożny i przeskakuję pomiędzy tymi interwałami czasowymi, czyli short-termowo, a właściwie tak, short-termowo można powiedzieć, rozgrywam właśnie takie ruchy malutkie, aczkolwiek zawsze staram się patrzeć na takie większe ruchy i obserwować, co się tutaj dzieje. Dlatego no niestety może nie dałem dokładnej analizy na temat tego, co się dalej wydarzy, aczkolwiek no dwa takie istotne miejsca to jest podążanie za tym ruchem i podążanie za tymi ruchami pozycji długich oraz no uważajcie na 30 tysięcy, tak? To jest z tych 30 tysięcy możemy to pokonać i ten ruch może iść dalej w górę, no ale przede wszystkim sposób, w jaki to pokonamy, da nam wszystkie informacje na temat tego, co będzie się działo dalej z Bitcoinem, także myślę, że być może fajnie by było zrobić drugi odcinek w okolicach połowy września, tak myślę, że chociaż na Bitcoinie, jeżeli chodzi o kryptowalutach, to nigdy nie wiesz, ile to będzie trwało, ponieważ możemy dostać po prostu dzidę i tutaj już będziemy ten, i zamiast we wrześniu, to już właściwie, nie wiem, za dwa dni może być potrzeba nagrania drugiej analizy, nie? Nie, bardzo spoko, bo powiedziałeś takie coś, że nie dałaś dokładnej predykcji, aczkolwiek no myślę, że osoby, które dają ci dokładne predykcje, co będzie się działo na przestrzeni nadchodzących miesięcy, to powinno się od razu odsubskrybowywać, bo nie da się tak naprawdę przewidzieć, no nie? Trzeba grać takie takimi kartami, jakie dostajemy na bieżąco. Proste. Jako traderzy, jako inwestorzy musimy być elastyczni do tego rynku, tak? No i wchodzi właśnie kwestia czegoś, co ostatnio... Ja bardzo, bardzo lubię twoje filmiki, ponieważ one wyjaśniają bardzo dużo kwestii początkującym inwestorom czy traderom. Już i chodzi mi tutaj o kwestię determinizmu, tak? Ponieważ my możemy mieć jakieś założenia, tak? My możemy mieć założenia do tego, że ten ruch po prostu rośnie, już lecimy po ATH i to sobie będzie rosło, aczkolwiek to my możemy się mylić, mając rację, tak? Ponieważ to sobie po prostu spokojnie rośnie tylko po to, żeby dotrzeć do istotnego miejsca na wykresie, dotrzeć do ostatniej płynności na dalsze spadki i będziemy się, że tak powiem, utrzymywali w tym błędzie, robiąc zakupy nawet w tych miejscach, gdzie w okolicach 32 tysięcy, po prostu należałoby poczekać i zobaczyć, co się dalej będzie działo. Mhm. I nie grać emocjami, nie? Bo zakupy robimy na korektach, tak, a nie na impulsach. No, dobra, spoko. Dziękuję ci bardzo, Przemku. I co? Również i do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się i dzięki. Nara.